Witajcie moi drodzy. Dzisiaj oczywiście La Rubia urlopowo, więc można się brać do golenia. Ja już dopijam jerbkę i zaczynamy. Pozwólcie, że odstawię. O tym za chwilę ze spokojem. Słuchajcie, wideo dzisiejsze jest konsekwencją miłego, jakże przemiłego prezentu od Karola. Zaczynamy bałkańską przygodę po produktach, które mi przysłał po swoich wakacyjnych, po swojej wakacyjnej wyprawie do Chorwacji, Serbii. Także tutaj od dziś kolejne 4 wideo to będą właśnie z produktami od niego, które widzieliście ostatnio na unboxingu. Pierwszym z nich jest Brinell Sensitive. Zobaczcie, taki oto krem do golenia, który dzięki niemu mogę Wam pokazać, przetestować przede wszystkim. Zobaczcie, z 3 stron mamy na opakowaniu napis. Tutaj jest dosyć drobnym makiem opisany skład. Myślę, że nie będę w stanie tego uchwycić, więc literka po literce pod filmem przepiszę go, byście sobie mogli poczytać. Nie jest on żaden jakiś zasługujący na wielką atencję krem do golenia, konkretnie z firmy Saponia, mieszczący się w miejscowości Osijek w Chorwacji. I co, na co zasługuje zwrócenie uwagi? Widać, że jest to krem zrobiony, można powiedzieć, na fali popularności. I fajnie, na fali popularności barberów tradycyjnego golenia. Może u nich jest jeszcze większy boom niż u nas, więc jest to całe magiczne 70 ml lub 70 gramów kremu w takiej oto plastikowej tubie, przypominający mi trochę. Ta tuba jest bardzo podobna do kremu Old Spice, który miałem też w takiej właśnie, podobnej tubce. Nawet nakrętka jest bardzo, bardzo zbliżona wyglądem. Nic specjalnego na pierwszy rzut oka po odkręceniu. Zapach, który się ukazuje, jest również mi bardzo znajomy. Nie mogę w tej chwili skojarzyć z czym konkretnie, ale gdzieś już miałem ten krem. Jeśli się nie mylę, ma on podobną nutę do kremu, do takiego kremu bułgarskiego, którego moja mama mi kupiła w prezencie. I też on miał tą mydlaną nutę, taką mocno mydlaną, powiedziałbym nawet w stronę migdałowej, nuty celli, która jest mocno migdałowa, albo bardziej w stronę takiego czerwonego tygielka Figaro, które kiedyś miałem i mnie na przykład to Figaro, pamiętam, uczulało. Cella mnie nie uczula, Figaro było piekło mi na twarzy, więc także taki oto dzisiaj kremik. Aloe vera. Już zakręcam gościa. Czym się dzisiaj będę golił? Bo to jest też dosyć istotne w każdym bądź razie. Czyli jako pre-shave użyję mojego mydła od lawędziaka My Kraków. Do golenia użyję maszynki Gillette Super Slim. Jest to maszynka Twist to Open, wersja produkcji angielskiej, używana również przeze mnie w filmie z cellą zieloną, która tutaj się teraz pojawia. Jest to maszynka o oznaczeniu Z2, czyli druga kwarta roku 1979, z żyletkami Gillette Ruby, które ostatnio bardzo przypadły mi do gustu. Do golenia w kubku już się moczy oczywiście w zielonym klimacie dzik z firmy Semog. Jest to dzik z włosiem premium. Jest to model 1305, wędruje do wody, by się moczył. Gdzieś tak od 10 minut sobie siedzi w wodzie, także nic specjalnego. I po goleniu cella aloe vera, już wcześniej wspomniana. Te produkty, które widzicie za mną,
To będziemy omawiać za chwilę, już po goleniu. Dobrze, słuchajcie, tutaj kilka też informacji na temat kremu Brinell, ale jakże kilka ciekawostek, które udało mi się znaleźć, i kilka rzeczy, które udało mi się znaleźć na temat tej chorwackiej fabryki, powiedzmy, tego kremu do golenia. I tak, już opowiadam Wam, co oni nam mają do powiedzenia. Brinell powstaje w fabryce Saponia w Osijeku, w chorwackiej Slawonii. Brinell jest produkowany we wielkiej fabryce, która robi ogromne ilości produktów, artykułów gospodarstwa domowego dla całej Chorwacji, ale także dla Bałkanów. W tym osobną linię produktów do golenia, krem Brinell w wersji Classic i Aloe Vera, czyli ten, który dzisiaj recenzuje. Jest to oczywisty wybór facetów tamtej części świata, czy też pasjonatów golenia, lecz ma ogromnie poważanie wśród starszej części społeczeństwa, wśród, wiadomo, tak zwanych dziadków, którzy wybierają go poprzez i cenę, bo jest on bardzo tani. Brinell Aloe Vera, jak samo sobie mówi, łagodny, miękki krem tworzy bogatą pianę, pielęgnuje i wygładza skórę. Aloes zapobiega nadmiernemu wysuszeniu wrażliwej skóry, działa kojąco i regenerująco. Takie informacje udało mi się znaleźć. Na temat samej położenia geograficznego, bo tutaj też są bardzo ciekawe informacje. Miasto Osijek jest to wschodnia część Chorwacji, bardzo blisko rzeki Dunaj, która jest rzeką granicą między europejską Chorwacją a bałkańską Serbią. I tu należy się małe wyjaśnienie, a jest ono dosyć zawiłe. Chorwacja leży na Półwyspie Bałkańskim, ale sami Chorwaci nie lubią, jak się na nich samych mówi, że są Bałkanami. Jest to dla nich obraźliwe, mają silny gen europejskości i Bałkany to dla nich Serbia, Bośnia Hercegowina, Czarnogóra, Republika Kosowa, Bułgaria, Albania. Wiem, trochę to pokręcone, ale to jest prawdziwe. Tak sam Karol mi to opowiadał, że nie lubią, jak się do nich mówi, że to są Bałkany Chorwaci. Są w Unii Europejskiej, więc czują się Europejczykami i niech tak pozostanie, by tak się do nich zwracać. Mój krem Brinell Sensitive, jak i Palmira w kremie do golenia zostały zakupione w Bośni i Hercegowinie w miejscowości Banja Luka. Wiem, że Banja Luka zaczyna się kojarzyć u nas, jak ktoś opowiada, Banja Luki właśnie. To jest bardzo, bardzo śmieszne i bardzo... Czyli opowiada rzeczy nieprawdziwe. Skąd taka nazwa? Zacząłem drążyć głębiej. Sama nazwa miasta Banja Luka w Bośni i Hercegowinie nic baśniowego ani zmyślonego w sobie nie ma. Luka to po prostu łąka, a bania to w językach południowo-słowiańskich oznacza przede wszystkim łaźnia. Ponieważ łaźnie były zwykle okrągłe, kryte kopułami, samo słowo zaczęło oznaczać kopuła, a z czasem również kopalnia, bo kopalnie miały nad wejściem kopulaste zataszenia. Do języków zachodniosłowiańskich przeszło to już jako znaczenie coś okrągłego, kulistego. Także z takich wojaży tutaj z miejscowości Banja Luka w Serbii przywieziono mi i wysłano przez Karola taki oto Brinell. Ja już zaczynam się golić. Na początek, wiadomo, lawędziak. Zaraz dwudniowy, więc już lekko mnie drażniący, już czas, a z tego względu, że lubię się często golić, to golę się co drugi dzień. Tym bardziej zapach piwa dodaje tutaj bardzo fajnego klimatu, który Wam oczywiście bardzo serdecznie polecam dla wszystkich fanów piwa. Myślę, że to pozycja obowiązkowa.
Już. Twarz umyta ze wszystkich nieczystości ewentualnych, które mogłyby na tej twarzy być i potem zaburzyć nam golenie. Dobrze. Kubek uszykowany. Pędzel wyciśnięty. Myślę, że tyle wystarczy. 1305 w wersji premium. Jeden z moich ulubionych dzików, więc spodziewam się tutaj najlepszego. Odkręcamy tego magicznego Brinella. I muszę przyznać, że weźmiemy taką dżownicę. Zakręcimy. Co zasługuje na szczególną uwagę, to nakrętka. Nakrętka, którą mógłbym dosłownie kręcić na maksa i nic się z nią nie stanie. Wiecie, o czym mówię. Nawet tam potrafią dobre nakrętki zrobić. A u nas jakieś takie. Dobra. Moim, powiedzmy, sposobem po poznańsku, by się nic nie zmarnowało. Pędzlem jak na razie nic się złego nie dzieje. Od ostatniego wideo sprawuje się jak najlepiej, nawet poza filmami, gdy go sobie używałem, to naprawdę przyzwoicie. Chyba z jeden włosek od tego czasu mi z niego wypadł. Więc naprawdę muszę przyznać, że Semogu to był strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o pędzle z dzika. I zobaczcie, piana się tworzy, można powiedzieć, ekspresem. Kilka ruchów pędzlem. Zapach jest bardzo nienachalny, bardzo taki, powiedziałbym, lekko mydlany. Troszeczkę z dodatkiem właśnie tego aloesu. Bardzo, przede wszystkim jest bardzo uniwersalny, co należy podkreślić. Czyli tak naprawdę on nam nie jakoś nie będzie współgrał, znaczy będzie współgrał praktycznie z każdym aftershave'em w zielonym klimacie. W tym momencie zawsze moczę same końcówki pędzla i wyrabiam dalej. Zobaczcie, piana zaczyna się robić naprawdę bardzo porządna, bardzo dobra, zaczyna się to wszystko kleić, ona zaczyna się świecić. Więc myślę, że jeszcze
jeszcze jedno zamoczenie tego pędzla, a mianowicie samych jego końcówek się przyda. I zobaczcie. Piana wręcz eksplodowała. Super. Naprawdę powiem wam, że zobaczcie, jaka piana z tego się wyrobiła. Naprawdę jest gęsto. Jest świecąca ta piana. Więc jak za pozwólcie, że tutaj sobie poustawiam wszystko. Kubek z wodą już wędruje tu. Nie będzie potrzebny. Jako, że jest to krem z kategorii budżet, to uważam, że naprawdę piana z niego wychodzi. Myślę, że mogę ją porównać do... Ten produkt będę mógł porównać spokojnie jakością do naszego Bonda. Tak on... Tutaj... Świetny poślizg. Zobaczcie, piana... Zbierana elegancko, naprawdę ma poślizg na poziomie naszego Bonda, jak nie lepiej bym powiedział. Do tego świeży, przyjemny zapach aloesu, połączony jakby z lekkim mydlanym migdałem gdzieś tam w tle. Słuchajcie, zobaczcie, zbiera idealnie. Można by powiedzieć to jednym zdaniem, że ten krem robi to, co do niego należy. Bardzo przyjemne. Myślę, że wszystkim tym, którzy w tym roku już odwiedzili lub odwiedzą Chorwację, to słuchajcie, poszukujcie tych produktów, bo myślę, że jest naprawdę warte tego, by odkrywać te produkty. Zobaczcie, jaki jest potężny film na tym. W tym kremie jest bardzo tłusto, więc na pewno olej kokosowy i jego dosyć duża zawartość powoduje to, że jest naprawdę ślisko. Powiedziałbym, że jak na krem budżetowy, to no
Siana. Ciśniemy jeszcze to, co w pędzlu zostało, to, co najlepsze. Choć widzicie, nie ma tego wiele. To jakość jak najbardziej. Jakość jak najbardziej jest adekwatna do tego, co płacimy. A płacimy niewiele, a otrzymujemy dużo. Jeśli chodzi o jakość tego kremu, naprawdę można powiedzieć, że więcej niż dobra. Pędzel umyty. Wytrę tylko ręce, żeby mi się nie ślizgały. I drugie przejście. Naprawdę Slim Twist, mega wygodna maszynka, bardzo przyjemnie się tym goli, choć lekka i troszkę taka lawirująca, to bardzo przyjemna. Zapach tego aloesowego kremu naprawdę subtelny, tutaj nie ma jakichś fajerwerków zapachowych, po prostu zwykły, przyjemny, powiedziałbym lekko świeży kremik, naprawdę o naprawdę dobrych właściwościach. Karol, naprawdę Ci dziękuję za taką możliwość sprawdzenia tego kremu. Będę go używał z radością. Super opcja na wyjazdy, więc tutaj naprawdę zasługuje to na można powiedzieć, moją atencję i na Waszą, będąc na wakacjach w Chorwacji. Powiem Wam szczerze, naprawdę poszukujcie tego kremu. Jest on tego wart. A na pewno nie kosztuje groci. Dobrze. Przejdźmy teraz do tego, co jest za mną. Mamy chwilę czasu. Ja sobie chwycę już mój oczar, który jest również aloesowy. I słuchajcie, do tego kremu aloe vera, wbrew pozorom, możemy dobrać każdy z tych aftershave'ów, które tutaj wystawiłem, i będzie on pasował ze sobą. Czyli czy to z Denimem Mask, czy Wild, czy Malicia Uomo, czy Irish Mousse, czy El Giganto od Latoi, pamiętacie? Z naszym tradycyjnym orgurkowym płynem również. Dodatkowo z Isano Men, z Pitralonem troszeczkę mniej, ale jeśli ktoś lubi leśne klimaty w połączeniu z aloesem, na pewno mi się spodoba. Z Prorazo i przede wszystkim z tą małą Alpą. Również bardzo fajnie się zgra. Także tutaj pełne spektrum produktów możemy użyć do tego i na pewno trafimy w samo sedno.
tak naprawdę od koloru do wyboru. Ono, ten kremik bardzo po zmyciu, bardzo łagodnieje, zostaje fajna, taka ochronny film na twarzy. A ja tymczasem użyłem sobie oczaru virginijskiego, który ewentualnie wszelkie zaczerwienienia na twarzy spowoduje, że znikną. I dzisiaj, skoro aloes, no to nie może być innego reprezentanta w aloesowych zapachów, jak tylko Cella. Więc rozpakowywuję w takiej oto szklanej butelce. Wstrząśnijmy troszkę. Wstrząśnięty, niemieszany. Zobaczcie, po odkręceniu jest kryza, więc można dosłownie kilka kropel tego odświeżającego płynu. Pamiętacie, na filmie z Cellą go używałem. I również, jeśli traficie takiego Brinella na przykład w Chorwacji lub nawet w Słowenii, bo są one też tam dostępne, to spokojnie taką czelę do kompletu możecie użyć. Nic się. Na zdrówko. Czella i Brinel. Taki mój dzisiaj wybór. Dzięki Karolowi. Jestem mega przeszczęśliwy, że mogłem wam zaprezentować chorwacki produkt. Co prawda budżetowy, ale fajny. Ja nalewam yerby i tym miłym akcentem żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym wideo, oczywiście z kremami od Karola z jego wakacyjnych chorwackich wojaży. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnym wideo. Cześć!